kochani. Właśnie kończy się mój króciutki urlop w przepięknym miejscu i chcę wam powiedzieć, że urlop jest to okres, w którym człowiekowi, szczególnie mężczyźnie, jest dużo łatwiej dostrzec sens życia niż w okresie, kiedy nie ma urlopu. Jak nie ma urlopu, to jest zabiegany, zagoniony za forsą, zagoniony za obowiązkami różnymi. Natomiast jak ma urlop, to ma możliwość, żeby odpocząć. Kochani, jak człowiek ma możliwość odpocząć, to wtedy mu jest dużo łatwiej dostrzec sens życia. I dlatego proponuję wam, żebyście nie szukali daleko sensu życia w jakichś tych książkach mądrych, bardzo mądrych lub niezwykle mądrych, tylko żebyście wyjechali na urlop. Urlop to jest ten czas, kiedy człowiek odpoczywa. I chcę wam powiedzieć, że jak człowiek odpoczywa, to od momentu, kiedy rano wstanie, do momentu, kiedy położy się spać, nie ma ani chwili wolnej. Nie ma na nic czasu poza odpoczywaniem. Człowiek na urlopie jest bardziej zaganiany niż wtedy, gdy pracuje. I dlatego informuję was, że oprócz tego, że na urlopie człowiek odpoczywa, to człowiek nie dość, że jest bardziej zaganiany, to jest nawet bardzo często mniej wyspany, ponieważ do późna w nocy robił różne przyjemne czynności typowo urlopowe. Nie będę wam mówił jakie, ale czasami się zdarza, że nawet je robi przez całą noc. Jak ktoś ma wątpliwości, co mam na myśli, to jest na przykład śpiewanie szantów przy piwie. No, żebyście nie mieli jakichś tam takich myśli, że to człowiek może mieć jeszcze większe przyjemności od śpiewania szantów przy piwie, ale informuję was, że może. I dlatego informuję was, kochani, urlop jest to czas, kiedy w ogóle człowiek nie ma na nic czasu poza odpoczywaniem.